Zgromadziliśmy się, jak co roku, 11 listopada, ten chłodny, niemal już zimowy poranek, a jednak jest nas tutaj tak dużo. Jest nas dużo, bo z nostalgią i z szacunkiem wspominamy wydarzenia sprzed 98 lat, kiedy po ponad 120 latach niewoli odrodziła się Rzeczpospolita. Dziś, gdy stoimy pod pomnikami, gdy z szacunkiem patrzymy na polską flagę, wciąż myślimy o naszej ojczyźnie, o naszych marzeniach o niej. Myślimy o tym, jaka ma być. Powiem Państwu, co dla mnie nie jest patriotyzmem. Dla mnie nie jest patriotyzmem stuk podkutych butów o bruk, który zagłusza te piękne, patriotyczne śpiewanki. Dla mnie nie jest patriotyzmem mowa nienawiści, której tak dużo wokół nas, czy to w rzeczywistości, czy to w wirtualnym świecie, gdzie tak łatwo schować się za anonimową tożsamością. Czym zatem jest patriotyzm ten na co dzień? Dla mnie to życzliwy uśmiech. Dla mnie to ludzkie podejście urzędnika do człowieka, który przychodzi z trudną czasem sprawą. Dla mnie to uśmiech pani w sklepie, to gest wykonany w stronę sąsiada, który może jest chory, może samotny, może potrzebuje naszego wsparcia. Dla mnie patriotyzm to poszanowanie godności drugiego człowieka. Powoli.